Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Kilka Pytań do. Dziś znajdujemy się w Teatrze Dramatycznym w Płocku, a gościem jest zakręcona Dorota Cępura. Witam Cię, Doroto. Czekaj, Kasia, spójrz tam jeszcze raz do kamery. Hej, hej. Doroto, w Teatrze Dramatycznym pracujesz od ponad 20 lat. O mój Boże, musisz tak głośno mówić? Tak, jak powiązało Cię, jak Twoja droga powiązała Cię z aktorstwem? Z aktorstwem czy Płockiem? Tak, nie, z aktorstwem. Najpierw z aktorstwem. Byłam bardzo, bardzo nieśmiałą dziewczynką i bardzo krępowałam się mówić wiersze, a fascynował mnie teatr. Cały czar, który związany był z teatrem, światła, popularność, te piękne monologi, to było dla mnie tak fascynujące, że muszę przyznać się, że jako nie nastolatka, tylko taka bardzo jeszcze wczesna podstawówka, chodziłam do teatru samodzielnie. Nie z pędu klasowym, tylko po prostu wybierałam sobie repertuar i chodziłam do teatru. Było to dla mnie takie fascynujące i wydawało mi się nieosiągalne. Ale takiego swojego głupiego czasu moja rodzona siostra bliźniaczka, która chodziła do liceum ogólnokształcącego, ja do liceum plastycznego, więc otaczałam się szalonymi wariatami, a ona strasznymi sztywniakami. Rozryczała się i powiedziała, że ona musi coś z sobą zrobić. Ja zaproponowałam. Chodźmy do teatru amatorskiego. Pobawimy się w teatr. Gośka, miałam tylko zaprowadzić siostrę, a sama nie zamierzałam uczestniczyć w tych wydarzeniach. Wkręciłam się w ten świat. Zaczęłam razem z siostrą. Razem z siostrą. Zresztą też została później aktorką. Więc wkręciłyśmy się obie. Udzielałyśmy się nie tylko w tych spektaklach amatorskich, ale także brałyśmy udział w różnych konkursach recytatorskich. Odnosiłyśmy sukcesy, więc nagle pomyślałam sobie, spróbuję, czy to jest możliwe, że ja mogłabym dać ludziom to, co dawali mi aktorzy, kiedy ja zatykałam i kiedy ich obserwowałam na scenie. Ten bajeczny świat, który już nie istnieje, a nagle ożywał na scenie. Czy była rywalizacja między tobą a siostrą wtedy? Nie. My jesteśmy bliźniaczki, więc wspieramy się wzajemnie. Jak mi ząb wypadł, to jej 2 tygodnie później. Wszystko działo się w jednej chwili. A jak trafiłaś do Płocka? Do Płocka, no już byłam mężatką, bo w szkole teatralnej założyłam rodzinę, już pracowałam od 5 lat, miałam 2 małych dzieci, trzecie się za chwilę pojawiło i po prostu za chlebem, Katarzyna. Tak jak życie potoczyło się, lepsza oferta, spokojniejsze życie, większe możliwości. Tak się wydaje może komuś, że Płock nie daje możliwości, ale w momencie, kiedy się jest matką 3 dzieci, to dawał większe możliwości niż zapętlona Warszawa, która pędziła i tutaj rodzina nie miała jakby miejsca. Dorota, jak już nam pokazałaś, jesteś wulkanem energii. Skąd czerpiesz taką siłę? Nie wiem, nie mam pojęcia skąd. Po prostu jestem zakręcona, jeżeli chodzi o życie. Łykam je i cieszę się z tego, co mi świat daje. Czy teraz wychodząc na scenę masz jeszcze tremę czasami? Czy już wychodzisz, pewnie jestem? Jak to wygląda teraz? To zależy. Oczywiście, jeżeli to jest świeża premiera, to trema jest olbrzymia. Niesprawdzone reakcje publiczności, nieosadzony jeszcze jakby materiał, tak? Ale po iluś tam spektaklach zaczyna się zabawa, zaczyna się radość i rozwija się oczywiście spektakl, kiedy pozbywamy się tego silnego napięcia. Oczywiście często niektóre sztuki są rzadko grane, więc dłużej ta trema trwa, bo po prostu nie zdążymy się osadzić i poczuć się bezpiecznie, tak? W tym materiale. Ale że chcemy widza uszczęśliwić, bo przecież dla nich wystawiamy spektakl, więc walczymy, żeby było jak najlepiej, tak? To, co wyznaczył nam reżyser, scenograf i w ogóle, no to, co zostało uzgodnione i emocje, żeby były takie, jak trzeba, żeby widownia była zachwycona. Czy masz taką swoją ulubioną sztukę, którą wspominasz w ciągu tych 20 lat najlepiej? Wiesz co, było tych sztuk troszkę, ale taką, którą bardzo lubiłam, bo kosztowała mi bardzo dużo. To było Życie do natychmiastowego użytku. To była sztuka o narkomanach. Myśmy zaczynali spektakl wielką imprezą. Byliśmy pijani, naćpani, szczęśliwi. No i potem było zejście oczywiście. To zejście emocjonalne, więc ten materiał wyzwalał nie tylko we mnie, ale też w kolegach, którzy grali. Bardzo dużo kopalni emocji. Musieliśmy tę skalę olbrzymie pokazać. No i dramat finałowy, kiedy niestety nasze fantastyczne, cudowne życie okazuje się nie takie fantastyczne, nie potrafimy się z tego życia wyrwać. I przestroga, bo to dla młodych widzów graliśmy, przestroga, zastanów się, kiedy sięgniesz po
używki, czy dasz radę później się z tego wybronić. Dla naszych bohaterów skończyło się to tragicznie. Kosztowała mi ta sztuka olbrzymie dużo energii i uwielbiałam ją przez to grać, bo byłam mokra, jak schodziłam ze sceny. Oprócz gry aktorskiej jesteś także, zajmujesz się także kostiumami i przede wszystkim scenografią. Nad czym teraz pracujecie? No właśnie znajdujesz się w mojej przestrzeni, którą sama jakby zaaranżowałam. Są to fragmenty scenografii do Berka w Moherze, a w tej chwili pracujemy nad sztuką Dario Fo, Związek Otwarty, razem z Mariuszem Pogonowskim we dwójkę, to znaczy jest nas trójka w obsadzie, ale we dwójkę tak naprawdę budujemy całą tą historię. Trzecia osoba pojawia się w finale. No i też tam właśnie tworzę przestrzeń sceniczną. Jest to scena inicjatyw, dlatego bardzo dużo zależy też od Mariusza decyzji. Wszystko konsultujemy. Czyli pracujecie razem z Mariuszem Pogonowskim? Tak, z Mariuszem Pogonowskim robimy razem tą sztukę i więc konsultujemy wszystkie jakby no, pomysły. Właśnie przez to, że to jest scena inicjatyw. Podział oczywiście jakiś tam też nastąpił, że w efekcie Mariusz bierze odpowiedzialność za reżyserię, ja za scenografię, ale tak naprawdę obydwoje mamy silny wpływ na to wszystko, to, przez co jest fascynujące. Tutaj można powiedzieć, że jesteś człowiekiem orkiestrą. Pracujesz także z dziećmi i z dziećmi niepełnosprawnymi. Na czym polega twoja praca? Na słuchaniu. Przede wszystkim. Przede wszystkim, ale prowadzisz z nimi zajęcia teatralne. Prowadzę zajęcia teatralne, ale bardzo ważne jest, żeby po pierwsze chcę ich zarazić teatrem, chcę ich czegoś nauczyć. Nie zawsze się da, bo bywają różne nastroje, prawda? To znaczy zawsze się da nauczyć, tylko nie zawsze dadzą ci na ten moment czas, bo no, okaże się, że musimy rozwiązać problem, że ktoś dostał kuksańca w bok. I to jest ważniejsze, niż żebyśmy zrobili scenę, tak? Lub zainterpretowali, nie wiem, fragment sztuki, którą właśnie realizujemy. I te wychowawcze sprawy, które niestety wśród dzieci, jeżeli się pracuje z dziećmi, to są czasami ważniejsze niż realizacja materiału, który oczywiście wymagany jest poprzez instytucję, która mnie zatrudnia, ale to fascynująca jest praca z dzieciakami, że nawiązuje z nimi kontakt. Bez tego kontaktu, bez tej zaprzyjaźnienia się, bez takiej fajnej takiej kumpelskiej atmosfery nie zbudujemy nic. One się wtedy nie otworzą, nie pracują, nie zarażają się teatrem. A na przykład zrobiłam z dzieciaczkami taki fantastyczny projekt. Przyszła dziewczynka do mnie na zajęcia, powiedziała, zróbmy rodzicom prezent. Nakręcimy filmik na Boże Narodzenie. Ja mówię, ona mi zaproponowała, że zrobimy spektakl. Ja powiedziałam, że nie damy rady, bo mamy swój materiał, a nakręcimy filmik, to ja zaproponowałam. U mnie w domu, bo jest scenografia od razu gotowa. Kręciliśmy to przez 4-5 godzin. Dzieci w jakim wieku? 10-12. Za kamerą stała jedna dziewczynka. Ja też grałam, ich mamę. One pamiętały na czym skończyły, jaki kostium miały na sobie, od jakiego słowa powinny zacząć. Same sugerowały, jak ta scena powinna wyglądać. Więc jakby trochę, no, można powiedzieć nie trochę, tylko reżyserowały. Ja tylko sugerowałam, jak tekst okroić, żeby nie był tak obszerny, żeby takim naturalnym językiem rozmawiać, czy kadr ciaśniejszy, czy bardziej szerszy. No po prostu rewelacyjna zabawa, zintegrowały się niesamowicie. Potem ja się zajęłam montażem, a że nie umiem tego robić, więc to była moja pierwsze jakby próby. Ale za to nowe doświadczenie. No ojej, cieszę się bardzo, że to zrobiłam, bo już umiem. To znaczy może nie tak fachowo jeszcze, ale przede mną wszystko. I żeśmy to umieścili na naszej stronie POKiS-u, naszej grupy teatralnej, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, naszych moich kochanych pokisiaczków i jestem z nich dumna. Jestem pewna, że niektórzy z nich zostaną albo reżyserami, albo nie wiem, jakimiś animatorami kultury, może politykami, bo wyczułam w nich taką organizację niesamowitą i fajna sprawa. I właśnie uciekam też od takich, jak pracuję z dzieciakami, to nie musi być tak od do, teraz przerwa. Czasami mówię, kiedy będzie przerwa? Nie ma przerwy, bo mamy coś ważniejszego do zrobienia, jest super scena. A mogę, siusiu? No leć, ale zaraz wracam. Bo bywa tak czasami, że musimy podgonić, ale one mnie kochają. Tak samo jak wybrałaś naszą scenografię do naszej rozmowy. Tak, wybrałam, bo nie tylko to jest, wiesz, ogólnie scenografia, ale moja scenografia, tak. Berka, więc wiesz, chciałam, żeby... Doroto, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Nie, ja jeszcze nie wychodzę, nie, dawaj jeszcze. Nie, ale kończy nam się czas, już kończymy, bardzo ci dziękuję. A gdzie widziałaś ten zegarek, no? Bardzo ci dziękuję. Państwa zapraszamy na kolejnego gościa w kilka pytań do. Cześć.